Dom lub mieszkanie w zielonej przestrzeni podmiejskiej, wszechstronny, niezwykle estetyczny i elegancki materiał do ogrodu, na balkony czy tarasy, a także do łazienki. A skoro o łazience mowa, to także przygotowania do remontu łazienki. To wszystko w dzisiejszym odcinku magazynu Domek z Ogródkiem. Zapraszam. Mieszkanie w sam raz do zamieszkania, w dodatku z dala od miejskiego zgiełku, jest marzeniem wielu z nas. Dzisiaj w programie mieszkania w zabudowie szeregowej. Jakie miejsce deweloper uznał za najbardziej odpowiednie dla przeprowadzenia swojej złożonej inwestycji? Zaczęliśmy od inwestycji podmiejskiej i myślę, że jest bardzo duża rzesza klientów, którzy właśnie szukają miejsca do zamieszkania, czy to w domu, czy w mieszkaniu, nie w centrum miasta, tylko właśnie na jego obrzeżach, czy też wręcz pod miastem, w zielonej okolicy. Największą naszą inwestycją są osiedla leśne w Czapurach. Budujemy je już od 4 lat. I cały czas je rozbudowujemy. Już w tej chwili jest rozbudowa trzeciej części, a w planach jest jeszcze czwarta część osiedla. Cisza, śpiew ptaków, zielony widok z okna, takie rzeczy tylko poza centrum miasta, byle jednak nie za daleko. Czapury wyróżnia po pierwsze bliskość lasu. Jest bezpośrednio osiedle położone przy lesie albo nawet w jego jakby takiej otulinie, przy rzeczce Głuszynce, która całość leży też blisko rzeki Warty. Także są to tereny zielone, są też stawy do wędkowania, są jeziora w pobliżu. Natomiast Czapury są bardzo blisko też centrum. Kręte, wyłożone kostką brukową i oświetlone uliczki osiedla ukazują ciekawe rozplanowanie i różnorodność brył budynków. Osiedle w tej chwili już bodajże razem z trzecią częścią rozbudową jest to około 200 domów i mieszkań, czyli ponad 200 rodzin. No i jest w planach rozbudowa do ponad 500-600. Inwestor realizuje kolejne pomysły na zagospodarowanie terenu, który mu pozostał. Przed nami trudna decyzja. Czy wprowadzimy się natychmiast do swojego zakupionego mieszkania z budową kolejnych w tle, czy zaczekamy, aż deweloper zakończy pracę? W planach mamy budowę jeszcze Leśnego 3 i Leśnego 4 osiedla, które zajmą większą powierzchnię niż to dotychczas zbudowane. Rozbudowy trzeciego osiedla jest planowane na przyszły rok, czyli 2011, natomiast osiedle Leśne 4, myślę, że budowę rozpoczniemy dopiero w przyszłym roku i potrwa ona co najmniej 2 lata. Dużym atutem będą pewne dogodności, które ułatwią życie przyszłym mieszkańcom. Już powstała żabka, będzie w tej części trzeciej przedszkole, z racji, że większość właśnie rodzin ma małe dzieci i też chcemy jakby tutaj zapewnić im to przedszkole, bo wiadomo, z przedszkolami teraz, z miejscami w przedszkolach nie jest dobrze. Też planujemy w Czapurach lokale usługowe. No i planujemy w ogóle w Czapurach budowę stacji benzynowej z centrum handlowym tuż przy ulicy Poznańskiej. Czas zerknąć na interesujący nas szeregowiec zlokalizowany przy południowo-wschodniej granicy miasta Poznania. Przyroda na wyciągnięcie ręki i raj dla amatorów wędkarstwa. Domy właśnie w zabudowie szeregowej, z tym, że na parterze znajduje się jedno mieszkanie, na piętrze drugie mieszkanie. Natomiast w przyziemiu znajdują się 2 garaże. Razem z garażem, z kotłownią, mieszkanie ma niecałe 75 metrów. Do tego dochodzi jeszcze oczywiście część wspólna, klatka schodowa i część wspólna działka, na której znajduje się dany segment budynku. Sam budynek ma dosyć nietypowy projekt, gdyż znajduje się on na skarpie, czyli od góry patrząc są 2 poziomy, natomiast od dołu są 3 poziomy. Na dole jest garaż, parter i piętro. Także część okien wychodzi na osiedle, a część okien od tyłu, właśnie te balkonowe, wszystkie tarasowe okna wychodzą, mają widok na rzeczkę Głuszynkę. W większości naszymi klientami czy są rodziny. Podejmując decyzję o zakupie mieszkania, warto sprawdzić, jakie opcje znajdują się w ofercie standardowej. Im wyższy standard, tym lepiej dla nas. Każde mieszkanie w standardzie ma parapety wewnętrzne marmurowe, zewnętrzne granitowe, brama garażowa jest na pilota, jest piec gazowy w standardzie, są rolety w oknach, we wszystkich oknach w standardzie. Poza tym są wszelkie instalacje, elektryka, jest to wszystko już w standardzie. Sprawdziliśmy. Bezpieczeństwa mieszkańców strzegą drzwi antywłamaniowe honorowane przez zakłady ubezpieczeń do zniżki. Światło na klatkę schodową wpuszczają szklane drzwi. Ciekawym rozwiązaniem są ciemne na zewnątrz, doskonale komponujące się z budynkiem i jasne wewnątrz okna, które nie zmniejszają nam optycznie niewielkich przestrzeni.
Czy istnieje materiał, który idealnie sprawdzi się jako podłoga, ogrodzenie czy też element dekoracyjny, na przykład do łazienki? Owszem, deska z kompozytu drewnianego. Elegancka i praktyczna. System Duofuse to produkty ogrodowe, takie jak deski tarasowe, które cieszą się popularnością na rynku od 3 lat, podesty kompozytowe oraz system ogrodzeniowy łączony na wpust i w pióro. System Duofuse, czyli deski lub płytki z kompozytu drewnianego, są niezwykle cenionym materiałem, chętnie wykorzystywanym przez architektów. Na czym polega ich fenomen? Produkty z kompozytów drewnianych nie butwieją, objęte są 25-letnią gwarancją na butwienie, nie rozwarstwiają się ani nie pękają. Łatwe są w montażu i czyszczeniu. Konserwacja nie wymaga żadnych specjalnych środków czyszczących. Wystarczy umyć wodą pod wysokim ciśnieniem, maksymalnie 80 barów i używając typowych domowych środków czyszczących. System kompozytowy zyskuje coraz więcej zwolenników dzięki swojej wszechstronności zastosowania. Do systemów z kompozytów drewnianych możemy podchodzić jak do surowych elementów drewnianych. One są wykonane z kompozytu zawierającego w 50% drewno, więc możemy obrabiać to narzędziami służącymi do obróbki normalnego drewna. I tutaj ograniczenie jest tylko wyobraźnia i sprawność montażysty, co z tego wykona. On rzeczywiście może posłużyć do wykonania elementów wewnątrz pomieszczeń. Może też posłużyć do budowy elementów małej architektury, donic kwiatowych, schodów, balustrad. Jest kilka zastosowań desek tarasowych, które posłużyły jako okładzina elewacyjna. W ten sposób imitujemy okładzinę drewnianą, a korzystamy z zalet systemu, czyli nie wymaga to konserwacji, nie starzeje się, przez wiele lat wygląda tak samo i się nie odbarwia. Ogród to najczęściej nasz azyl, miejsce spotkań ze znajomymi, a także obietnica relaksu. Szczęśliwcy, którzy posiadają duży ogród, a w nim na przykład basen. I tutaj wykorzystanie systemu desek kompozytowych również ma swoje ciekawe uzasadnienie. Użytkownicy basenów po jakimś czasie przekonują się, że otoczenie basenu to jest dosyć agresywne środowisko, ponieważ woda w taki czy inny sposób jest zawsze uzdatniana. Na naturalnych produktach, takich jak deska drewniana lub kamień, który chłonie wodę i na którym mogą rosnąć glony, bardzo szybko się pojawiają wykwity albo śliska powierzchnia, która jest uciążliwa dla użytkowników basenu. Natomiast w przypadku kompozytowego wykończenia obrzeży basenu czy oczka wodnego mamy gwarancję, że nawet jeżeli te elementy są mokre, ta powierzchnia nigdy nie jest śliska. Chcesz się odgrodzić od ciekawskich spojrzeń sąsiadów? Niekorzystnie zmienił się widok za Twoim oknem, a może masz swój własny powód, żeby szukać rozwiązania na ogrodzenie? Jedną z propozycji do rozważenia jest niewątpliwie system desek kompozytowych. Czy warto pokusić się o własnoręczny montaż? Klienci, którzy są majsterkowiczami, na pewno będą zainteresowani tym, żeby pokusić się o samodzielny montaż. I nie jest to wykluczone, ponieważ jest tylko kilka elementów systemu i jest to w miarę proste. Najczęściej jednak klienci korzystają z ekip montażowych. Wybierając materiał na przykład na ogrodzenie, nie bez znaczenia będzie dla nas kolorystyka. Pojawia się również pytanie, czy jeden produkt pogodzi gusta klientów przywiązanych do nuty konserwatywnej z tymi z nowoczesną wizją przestrzeni. Część kolorystyki odnosi się do wybarwień naturalnego drewna, ponieważ jest to niejako imitacja systemów drewnianych. I tak mamy kolory brązowe, które imitują bardzo ładnie drewna egzotyczne, i jaśniejsze brązowe barwienia, które nawiązują do europejskiego drewna. Aczkolwiek są też elementy z takiego koloru, który nie jest dostępny w drewnie naturalnym. Szarości czy grafity są dostępne też w naszym systemie. To nawiązuje do nowoczesnej architektury, do wybarwień kamiennych, do wykończeń z blachy tytanowo-cynkowej, to co w nowoczesnej architekturze jest dzisiaj popularne. Podobno lato to najlepszy czas na remonty. Remont łazienki to jednak prawdziwe wyzwanie, zwłaszcza kiedy chcemy przeprowadzić go szybko, sprawnie i profesjonalnie, a co ważne, z zadowalającym efektem końcowym. Zanim zabierzemy się za remont naszego domowego spa, trzeba zastanowić się i zaplanować prace z nim związane. Przede wszystkim powinniśmy
dokładnie rozważyć sobie, co będzie nam potrzebne, ponieważ tak naprawdę jest to zakup, który robi się na lata. Jeśli wymieniamy starą łazienkę na nową, no to wiąże się to z zakupami typu nowa instalacja sanitarna, oświetlenie, meble, no i wszystkie dodatki, które są, że tak powiem, potrzebne do wykończenia tej łazienki, abyśmy na koniec byli zadowoleni, czuli się komfortowo i żeby spełniała nasze oczekiwania. Łazienka to miejsce, które wielu z nas traktuje jak obietnicę relaksu. To nasze domowe spa. Najczęściej jest niewielka, bez okna i wymaga dużej logistyki w zagospodarowaniu. Dlatego priorytetem będzie określenie względem łazienki naszych indywidualnych wymagań i oczekiwań. Możemy stworzyć ją z własną wizją lub wziąć pod uwagę porady fachowców. Jeśli chodzi o wybór płytki podłogowej, zaleca się już drugą klasę ścieralności, ponieważ jest to tak naprawdę pomieszczenie, w którym odbywa się ruch w obuwiu miękkim bądź boso, także druga klasa w zupełności sobie wystarczy. Jeśli chodzi o glazurę, no niestety nie ma klasy ścieralności, nadaje się tylko i wyłącznie na okładziny ścian. Tutaj wybór jest dowolny w zależności od kolekcji. Rozmiar najbardziej w tej chwili, że tak powiem, pożądanym towarem dla klienta jest, są kolekcje duże gabarytowo, na przykład rozmiarów 40x50, 30x60. W tej chwili bardzo modnym kolorem i chętnie wybieranym przez klientów jest kolekcja w odcieniach grafitu i bardzo jasnego kremu. Najbardziej modne w tej chwili są wanny o jak najbardziej prostych kształtach, jak najmniej zaokrągleń, wypustów. Do tego również można dobrać ładną baterię. To, co dla niektórych z nas oznacza priorytet, dla innych zaledwie konieczność. Po pierwsze, niewielka przestrzeń łazienki zmusi nas do wyboru pomiędzy wanną a kabiną prysznicową. Rozwiązaniem może być luksusowa kabina prysznicowa, a wolną przestrzeń możemy wykorzystać na meble i pralkę. Warunkiem jest przemyślenie ustawień sanitariatów i mebli, tak, by mieć do nich łatwy dostęp. Wszystko to tak naprawdę jest uzależnione od wielkości pomieszczenia. Są kabiny 80 czy 90, nawet 1,20 m. Wybór jest bardzo duży, ponieważ są to różne kształty, różne wielkości, głębokości wanien, różne kształty umywalek, mniejsze, większe, do powiedzmy dużych łazienek, czy też mniejszych pomieszczeń typu toaleta. Jeśli chodzi o meble, to znowu musimy tutaj zwrócić uwagę na pomieszczenie. Jeśli mamy większą łazienkę, jak najbardziej są całe zestawy mebli w różnych kolorach, z różnymi frontami, dodatkami, czy na przykład są całe komplety w bieli, czy na przykład też w drewnie. Zdarzają się też meble z elementami szkła. Jeśli jest to mniejsza łazienka, wiadomo, że wtedy wybieramy jakieś pojedyncze szafki, bądź czy to wiszące, czy stojące, czy jakieś ewentualnie słupki. Łazienka musi być ciepła i starannie oświetlona. Subtelna gra świateł połączona z estetycznym drabinkowym grzejnikiem, który będzie pełnił także rolę wieszaka na ręczniki, stanie się dodatkowym atutem tego miejsca. Oświetlenie do wnętrza łazienki, czy to punktowe, czy też halogenowe. Mamy również duży wybór kinkietów, a także plafonów. Istnieją również lampy, które są zabezpieczone przed wilgocią i idealnie nadają się do tego typu pomieszczeń. Nadszedł czas, żeby się pożegnać. To już wszystko w tym odcinku magazynu Domek z Ogródkiem. Serdecznie Państwa zapraszam na kolejny. Do zobaczenia.